Panie Macieju, no ja nie byłabym z pudelka, gdybym nie zapytała Pana o wrażenia po transferze do naszej telewizji wirtualnej Polski. Z czym się dla Pana je ten nowy produkt w Pana życiu? To znaczy, mam powiedzieć szczerze i otwarcie? Oczywiście, samą prawdę, to jest pudelek, zawsze prawdę. No właśnie, tak pomyślałem, to przerażająca sytuacja. Mam powiedzieć teraz, nawet jeśli zaboli? Nawet jeśli taka zaboli, audycja, wytniemy. Prawda Cię zaboli. Ale prawda jest taka, że oczywiście jestem zadowolony. Mówię całkiem serio oczywiście. Jestem zadowolony, bo jestem w odpowiednim miejscu, dobrze się tam czuję, świetny zespół, robimy fajny program, pracujemy na tym, żeby nas oglądało coraz więcej ludzi i jesteśmy na dobrej drodze. Panie Maćku, czy to jest tak, że po tylu latach, które Pan spędził w telewizji publicznej, kiedy się z tego miejsca odchodzi, to w takim anturażu i w takiej sytuacji, w jakiej Pan odchodził, czy to jest żal, ból, że tam się tak podziało, jak podziało, złość czy ulga? I również o szczerą odpowiedź, proszę. To znaczy, ja jestem zadowolony, że zrobiłem to, co zrobiłem, bo wiem, jakbym się czuł, gdybym tego nie zrobił i był tam, gdzie kiedyś byłem przez 25 lat, ale nie chciałbym za bardzo wchodzić w politykę, bo tego nie przerobimy tak czy inaczej. Ja oczywiście bardzo ubolewam, że telewizja polska robi takie rzeczy, które robi, które po prostu mnie się tak oczy otwierają, włosy mi stają dęba na głowie i tylko po prostu pan. Nie wierzę, że to jest możliwe. A jednak to się dzieje. Naprawdę, po prostu ja mam już tyle lat, że doskonale pamiętam, co się działo w telewizji za komuny przed 89 rokiem i pamiętam, na czym polegała wtedy tamta po prostu propaganda. No dobra, tu postawię kropkę.